spis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą Syrii był Kwiryniusz. Wybierali się więc wszyscy, aby się dać zapisać każdy do swojego miasta. Udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida, żeby się dać zapisać z poślubioną sobie Maryją, która była brzemienna. Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Porodziła swego pierworodnego syna, owinęła go w pieluszki i położyła w brzuchu, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie. W tej samej okolicy przebywali w polu pasterzy i trzymali straż mocno nad swoją trzodą. Naraz stanął przy nich anioł pański i chwała pańska aż zewsząd ich oświeciła, tak że bardzo się przestraszyli. Lecz anioł rzekł do nich: nie bójcie się, oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu. Dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz Pan. A to będzie znakiem dla was. Znajdziecie niemowlę owinięte w pieluszki i leżące w żłobie. I nagle przyłączyło się do nich mnóstwo zastępów niebieskich, które wielbiły Boga słowami: chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom Jego upodobania. Tajemnica wcielenia i narodzin Syna Bożego stanowiła i ciągle stanowi natchnienie na artystów. Dziś przybliżą ją nam wybrani przez nas poeci.
właśnie tego wieczoru. Zło ze wstydu umiera, widząc jak świetna i piękna jest miłość w mieście rozwija. To właśnie tego wieczoru. Od bardzo wielu wieków poddany tkliwej kolędze Bóg się rodzi, człowiek. Noc ze wszystkich nocy najważniejsza. Noc ze wszystkich nocy najbogatsza. Cały świat wstający się zmieścił. Wieczność mniejsza jest niż strzała światła. Przed kamiennym silnym piórkiem dziecka miłość najczulszą znak. Młodzież łowu, cień pierwszy jagody, mimo wiecia płacze jak wielokładka. Noc ze wszystkich nocy najważniejsza. Noc ze wszystkich nocy najbogatsza. Wypełniliśmy tam pasterze, najbożsi obławo świadczą. Umilknęli aniołowe świeci, usta mała, już płótko nie smuci. Od tej chwili proszę zapamiętaj, Bóg najbardziej potrzebuje ludzi. Jedną oddychać Polską, jednym Bogiem. Niech nas dwóch idzie po tej samej ścieżce, a gdy się zetkną, niechaj wielki Boże z oczu to będą uśmiech, a nie noże. Spraw to, dzieciątko nowonarodzone, a my Ci za to przyniesiemy w podzięce to, co Cię złotym napełni uśmiechem. Dwa polskie serca miłością złączone i dwie złączone z głową polskie ręce. Patrzcie, o patrzcie, betlejemska strzyka pełna jest słońca od nas, od naszych pacierzy. O ludzie, Boże dziecię się uśmiecha, a jego oczy mówią, że nam wierzy. Ciągle, ciągle po
wołała głos w ciemności, gdy jasną smugą nocy wydała fiolet, że chwała Bogu jest na wysokości i pokój ludziom dobrej woli. Po lepce czasów urodził się człowiek, by spełnić słowo, dane mu od Boga. W kolebce żłobu położone nasianie, wszedł dzieje ludzi, gdzie grzech był i trwoga. W kolebce dziejów zatrzymał się człowiek, by adorować w nim Pana i Boga. W stajni ubogiej zamknęło się niebo, choć była mała, skromna i uboga. W kolebce Pana zrodziło się życie dla wszystkich ludzi, co w Niego uwierzą. W kolebce prawda spoczęła nasianie dla tych, co do niej ochoczo powierzą. W kolebce dziejów zatrzymał się człowiek. Moja babcia, mama, moi przyjaciele, ci, co adorować krwi Syna Boga, ludzi się zebrało bardzo, bardzo wiele. Przyszli oddać pokój i złożyć swe dary. W wieku 20 zakończył się dobrze. W wieku 21 stał się wielki. Ludzie są nierozsądni, nielogiczni, samolubni, ale Ty kochaj ich mimo wszystko. Jeśli czynisz dobro, ludzie oskarżają Cię o ukryte, egoistyczne pobudki. Ale Ty czyń dobro mimo wszystko. Jeśli osiągniesz sukces, wiedz, że zyskasz fałszywych przyjaciół i prawdziwych wrogów. Osiągaj sukcesy mimo wszystko. To, co dziś zrobiłeś dobrze, jutro będzie zapomniane. Ale rób dobrze mimo wszystko. Uczciwość i szczerość sprawiają, że będziesz słaby. Ale Ty bądź uczciwy oraz szczery mimo wszystko. To, co budujesz latami, może być zniszczone przez jedną noc. Ale Ty buduj mimo wszystko. Ludzie naprawdę potrzebują pomocy. Ale będą Cię atakować. Jeśli im pomożesz, pomagaj mimo wszystko. Daj świat, co masz najlepsze. A dostaniesz od świata po głowie. Ale Ty daj światu co najlepsze mimo wszystko. I pamiętaj, zawsze, ale to zawsze, kiedy się uśmiechasz, jest Boże Narodzenie. Zawsze, kiedy milkniesz, aby wysłuchać innych, też jest Boże Narodzenie. Zawsze, kiedy dajesz innym odrobinę nadziei, jest Boże Narodzenie. Zawsze, kiedy przekazujesz innym znak pokoju, jest Boże Narodzenie.